Poprzeczka organizacyjna Święta Plonów podnosi się niemal w każdej gminie powiatu bartoszyckiego i spotyka się to z bardzo dobrym odbiorem ze strony mieszkańców, którzy chcą wspólnie dziękować rolnikom za kolejny rok ciężkiej pracy, ale chcą też z nimi wspólnie bawić się. Na takie połączenie oczekiwań postawiono w Bisztynku, dzięki czemu dożynki w tej gminie miały udany przebieg. W zupełnie nowej odsłonie, ale z zachowaniem tradycyjnych elementów, odbyły się tegoroczne dożynki w Bisztynku. To wyjątkowe i niezwykle ważne święto plonów, skupione na dziękczynieniu, swój początek miało w kościele parafialnym, po czym tak rolnicy, jak i zaproszeni goście, mieszkańcy udali się na plac targowy, miejsce oficjalnej części uroczystości. I to, że to uroczyste obchody, to zasługa poszczególnych elementów składowych, więc swój wkład miała w tym m.in. prowadząca korowód orkiestra OSP na Darzyn, która nie tylko zachęciła do wspólnego spaceru ulicami Bisztynka, ale przede wszystkim pozostania ze wszystkimi na placu dożynkowym do końca obchodów tego wydarzenia, które ma ogromne znaczenie. No na pewno są największym świętem dla naszych mieszkańców. Mamy 19 sołectw, mamy bardzo dużo rolników zajmujących się głównie uprawą zbóż, ale także hodowlą bydła mlecznego. No, dziękujemy wszyscy, myślę, że i Panu Bogu, ale też za to, że te warunki atmosferyczne pozwalały, żeby te żniwa przebiegły bez jakichś większych problemów. I z tego co wiem, rolnicy są bardzo zadowoleni. To pierwszy istotny punkt, by móc razem dziękować i świętować w takich okolicznościach, przede wszystkim uroczyście i z dbaniem o tradycję, która podczas tego święta jest dostrzegana niemal na każdym kroku. To obecność starostów dożynek, dzielony wśród mieszkańców chleb, wieńce dożynkowe, ale na scenie to również czas wyróżnień, które motywują do dalszej pracy w gospodarstwach. No tak, to jest, ja żałuję tylko, że nie możemy... Nie możemy uhonorować wszystkich jednocześnie. Niemniej prowadzimy swoje statystyki i nasi pracownicy też obserwują, jak to wygląda. Bo chociażby taki medal, krzyż, gdzie rolnik jest nagradzany krzyżem ministra rolnictwa, można tylko raz w życiu odebrać, więc wybierając starostów też staramy się takie decyzje podejmować, żeby to byli dobrzy rolnicy też z różnych części naszej gminy. Choć samo święto jest uroczystym spotkaniem wszystkich rolników, którzy wkładają wiele pracy w działalność rolniczą na terenie gminy Bisztynek. Dlatego, by święto miało swoją rangę i zachęcało do uczestnictwa, w tym roku organizatorzy postawili na wzbogacenie programu artystycznego. Jest inaczej. W tym roku dzięki też tej pogodzie, która nam tutaj dopisała, ta impreza też jest inna, ale stało się tak też za sprawą tego, że jest to impreza masowa. Pierwszy raz w Bisztynku postanowiliśmy więcej, bardziej, zaangażować więcej ludzi, a także zaprosić więcej zespołów niż dotychczas, tak aby tym rolnikom rzeczywiście wynagrodzić ten rok ciężkiej pracy. Gwiazdą wieczoru tegorocznych drużynek będzie zespół Enej. Ten wybór padł też z racji sytuacji na Ukrainie. Chcieliśmy także w ten sposób jakby uszanować tą jakby walkę Ukrainy o niepodległość. Dlatego też zespół Enej będzie gwoździem wieczoru. Po nim zagra zespół Mankament i zabawa z DJ-em. Przed natomiast zespół rockowy The Doctors, zespół Reszelanie i nasi lokalni wykonawcy. Tak stworzyło się wydarzenie o charakterze masowym, a przez to bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców, którzy od początku do końca uczestniczyli w tegorocznym Święcie Plonów, korzystając z pogody, ale też suto zastawionych stoisk, okazji do rozmów i biesiady. Tym samym wspomnień z tegorocznych dożynek jest jeszcze więcej.